Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja się nazywam Ksiądz Piotr Bączek i zapraszam na drugie nasze rekolekcyjne spotkanie z tęsknotą za Jezusem. Wczoraj, przypomnę, staraliśmy się odtworzyć w pamięci, także w naszym sercu, spojrzenie Jezusa, zobaczyć właśnie jak Jezus spoglądał na ten świat, na rzeczywistość, która go otaczała, na życie. Na to wszystko, co było dla niego żywym świadectwem obecności Boga w świecie, obecności Ojca. Dziś, drodzy Państwo, jak zobaczyliście w tytule, chcemy, chciałbym zaproponować, abyśmy spojrzeli na dłonie Jezusa Chrystusa. Oczywiście to znaczy, że będziemy mówić o czynach. Naszego Zbawiciela, bo dłonie są w jakimś sensie symbolem tego wszystkiego, co czynimy. Na sam początek proponuję taki poetycki tekst, myślę, że wielu z nas znany, autorstwa Karola Wojtyły, poemat Kamieniołom, który, choć traktuje głównie o ludzkiej pracy, może nas jednak wprowadzić w te nasze rozważania. Dłonie są krajobrazem serca. Dłonie pękają nieraz jak wąwozy, którymi się toczy nieokreślony żywioł. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycone są trudem i widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojni już idą. Dłonie są krajobrazem serca. Gdy pękną, to wtedy w ranach wzbiera fizyczny ból, rwący swobodnie jak strumień ale człowiek nie myśli o bólu. Ból sam nie jest jeszcze wielkością, a swej własnej wielkości on po prostu nazwać nie umie. Tyle tekst Karola Wojtyły, e, fragmenty poematu Kamieniołom. E, jakie były dłonie Jezusa Chrystusa? Co czynił Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel? Najpierw, drodzy Państwo, powiedzmy, że w ogóle e, Chrystus przyszedł, aby czynić. On zmienił rzeczywistość swoim życiem. Oczywiście swoją nauką, ale i też czynami. W dziejach apostolskich, w kazaniu Piotra słyszymy, że Jezus przeszedł przez świat dobrze czyniąc. I myślę, że. Te czyny Jezusa były także wspaniałe, pasjonujące. One pociągały ludzi, były świadectwem także Bożej obecności w świecie. To przez swoje czyny Jezus mówił o Ojcu. Może najpierw zacznijmy od tego, że ręce Jezusa Chrystusa były rękami znającymi pracę. Syn cieśli, jak mówiono, Musiał zajmować się zapewne do czasu publicznego wystąpienia zwyczajną fizyczną ludzką pracą. Był blisko tym samym ludzi. Wiedział, że wysiłek rąk ludzkich jest darem dla drugiego człowieka. Ale jego charakter, jego życia zmienił się, kiedy zaczął publicznie występować, i wtedy jego czyny miały nieco inny charakter. Oczywiście one tym bardziej były skierowane na drugiego człowieka, ręce, które pracują. Zauważmy przy tej okazji, że praca ludzka. Ma ogromną wartość, o tym mówił papież Jan Paweł II, szczególnie w swoich encyklikach o pracy, ale sytuacja, w której znaleźliśmy się, w której no, wielu nie może normalnie, zwyczajnie pracować, musi pozostać w domach, ona odsłania przed nami wartość tejże pracy. Tu nie chodzi tylko o pomnażanie dóbr albo zarabianie pieniędzy. Praca jest czymś, co człowieka rozwija. To może tyle, jeśli chodzi o, o pracę. Jezus był człowiekiem pracy, on ją znał. On tę pracę dobrze, tu wracam do mm, poprzedniego naszego spotkania, dobrze umiał obserwować, rozumiał ludzką pracę. Ale y, po drugie, zwróćmy uwagę na to, że, że Jezus Chrystus y, ma ręce, dłonie, które błogosławią. Tu przywołać y, można Obraz miłosierdzia Bożego, który kazała namalować siostra Faustyna. Myśmy go oglądali bardzo intensywnie, każdego dnia w czasie peregrynacji, obrazu miłosierdzia Bożego i relikwii apostołów Bożego miłosierdzia. Ten obraz Jezusa miłosiernego wskazuje, widzimy to, naszego Pana, który. Jedną dłoń podnosi w takim geście błogosławieństwa, a drugą wskazuje swoje serce. Jezus błogosławił, on tak właściwie bardzo często, żyjąc na ziemi, czynił, błogosławił tych, którzy do Niego przychodzili. Taki klasyczny tekst o błogosławieństwie znajdujemy choćby w XIX rozdziale. W przekazie Mateuszowym Ewangelii, kiedy do Jezusa rodzice przynoszą po prostu dzieci, aby włożył na nie ręce, aby pomodlił się za te dzieciaki. Wiemy o tym, że uczniowie szorstko tego zabraniali, a Jezus wkładał na nie ręce, błogosławił. No, i oczywiście w ten sposób był też blisko. Mówię o błogosławieństwie, ponieważ nam, ludziom wierzącym, wydaje się, trzeba wrócić do tego prawa błogosławienia. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Mówi Święty Paweł, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Drodzy Państwo, pozostajemy dzisiaj. W domach, rodzice często są bliżej z dziećmi, może warto i trzeba, ja ciągle do tego nawołuję, abyśmy wrócili do tego zwyczaju błogosławienia. Błogosławienia ludzi, błogosławienia tego świata, błogosławienia naszych rodzin, błogosławienia, które czynią rodzice wobec dzieci. Mamy do tego teraz okazję, kiedy jesteśmy bliżej, kiedy jesteśmy bardziej ze sobą kiedyś w takiej rozmowie jedna kobieta opowiadała o, o właśnie o tym zwyczaju błogosławienia swoich dzieci a miała już dorosłą córkę i kiedy jak wspominała w swojej pracy o tym opowiadała koleżankom to te zdziwione pytały czy ta córka się nie buntuje czy czy, czy nie ma problemu z tym i mama odpowiedziała jej matka mówi tak słuchajcie od dziecka, kiedy moja córeczka była malutka, każdego wieczoru kreśliłam znak krzyża na jej, na jej czole. Yy, ona nie potrafi pójść spać. Bez tego mojego matczynego błogosławieństwa. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. błogosławmy ten świat. Mam takie wrażenie, że my, chrześcijanie, bardzo często no, bardziej skłonni jesteśmy do obrażania się na tę rzeczywistość. Jesteśmy bardziej skłonni do takiego narzekania, do tego, aby czasem nawet i ten świat gdzieś tam w duchu, w sercu przeklinać, obrazić się na niego. A może trzeba ten świat błogosławić. Takim, jakim on jest. Oczywiście nie godzić się na grzech, ale Boże Błogosławieństwo jest nad tym światem, bo inaczej by on nie istniał. My jako chrześcijanie mamy ten świat błogosławić, czyli go też kochać mimo jego bład, mimo jego błędów, wad, mimo tego wszystkiego, co, co nam się w tym świecie nie podoba. Błogosławmy tę rzeczywistość, która jest wokół nas, szczególnie ludzi, którzy są z nami. A więc najpierw Jezus błogosławi, Jego dłonie błogosławią. Ukazują przez to no właśnie, Boże błogosławieństwo, to Boże nachylenie życzliwości nad ludzkim losem. Po drugie, drodzy państwo, chciałbym zwrócić uwagę na to, że ręce Jezusa to były ręce czułe, dłonie czułe. One były blisko człowieka, a ta bliskość była jednocześnie czułością. I tu znowu nawiązanie do dzisiejszej y, sytuacji koronawirusa. Proszę zauważyć, y, ja przynajmniej y, tak to odebrałem, że ten koronawirus zabrał nam coś bardzo podstawowego. Zwraca się uwagę dzisiaj. W tej, I to jest oczywiste w tej sytuacji epidemicznego zagrożenia na, na dłonie, na to, żebyśmy się nie witali tak normalnie. Zabrano nam taki zwyczajny. Y, Kontakt człowieka z człowiekiem. Kiedy mówię zabrano, specjalnie nie, nie mówię kto. Po prostu rzeczywistość koronawirusa nam to odebrała. Ja powiem szczerze, czuję się jakoś ogołocony przez to, że nie mogę się normalnie przywitać z niektórymi ludźmi. Rozumiem, rozumiem lęk strach, rozumiem. To, co jest konieczne, oczywiście, czyli ostrożność. Ale proszę zauważyć, że te kontakty nasze w e, takich spotkaniach, e, często bardzo krótkich, inaczej wyglądają, gdy nie możemy sobie ręki podać. A więc e, ten kontakt fizyczny, bliskość człowieka z człowiekiem jest bardzo istotna. E, I Jezus e, był blisko. Moglibyśmy nawet powiedzieć: On dotykał. Ludzi, dotykał życia. I, był, I to nie było coś ckliwego, kiedy mówię, o, kiedy mówię o czułości. Tu nie chodzi o jakąś ckliwość. Tu chodzi o to życzliwe pochylenie się nad losem człowieka. Przypomnę, że papież Franciszek bardzo dużo mówi o czułości w tych naszych kontaktach że miłość powinna być czuła eee, czułość może wskazywać właśnie dzisiaj nasz sposób przyswajania sobie miłosierdzia Bożego powiedział papież Franciszek czułość odsłania oprócz ojcowskiego również macierzyńskie oblicze Boga który rozmiłowany jest człowieku i który kocha nas z miłością nieskończenie większą niż ta którą matka otacza swoje dziecko czułość jest słowem kojącym jest lekarstwem na strach w relacji do Boga ponieważ w miłości nie ma lęku bo zaufanie zwycięża strach czuć się kochanym znaczy nauczyć się pokładać ufność w Bogu tyle papież Franciszek przez swoje czyny Jezus Chrystus odsłaniał ową czułość on był czuły wobec ludzi których spotykał. Kiedy pozostajemy w domach, kiedy nieco usiedliśmy na miejscu, może warto o tej czułości pomyśleć i rzeczywiście w tych gestach, w naszych czynach, w naszych kontaktach z najbliższymi dbać o tę czułość. Także Czułość tego bezpośredniego kontaktu e, ręka w rękę, moglibyśmy powiedzieć. E, oczywiście e, pamiętajmy również w tej trudnej sytuacji epidemicznej o ostrożności. E, zostaliśmy ogołoceni e, z takiego bliskiego, bezpośredniego kontaktu ręka w rękę. Mnie osobiście jakoś tego brakuje, e, żeby zwyczajnie się z człowiekiem przywitać. Jezus jego dłonie były blisko drugiego człowieka. Jezus był blisko ludzi. On do nich wychodził. Powiedzmy jeszcze sobie, drodzy bracia i siostry, o tym, że Jezus przede wszystkim czynił wolę Ojca. Jezus przede wszystkim przez swoje czyny, moglibyśmy powiedzieć przez swoje dłonie, przez dzieło swoich rąk, objawiał wolę Ojca. On czynił to, czego Ojciec od Niego żądał, czego Ojciec od Niego e, chciał, co było wolą Ojca. Nasz Zbawiciel mówi o tym, że syn nie mógłby czynić sam od siebie niczego, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Czyny Jezusa Chrystusa objawiają Ojca. I to jest, myślę, jedna z najbardziej wyróżniających cech tego, co robił Jezus i jak to czynił. Wszystko, co, co czynił, co robił, co się działo w Jego życiu, z czym wychodził do ludzi, wynikało z tego, że chciał pełnić Wolę Ojca. I myślę, że dla nas, chrześcijan, to jest najbardziej znamienne, istotne to jest największe zadanie pełnić wolę Ojca. Kiedy żyjemy w domu, kiedy jesteśmy no, koronawirusem, e, że tak powiem, e, przyziemieni, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy podejmujemy różnego rodzaju aktywności, mamy w tym wszystkim Pełnić wolę Ojca. Ale aby tak było, to trzeba wiedzieć, jaka ta wola Ojca jest. I tu odsłania się znowu kolejna cecha tego, jak Jezus działał, żeby wiedzieć, czego Bóg od nas chce, co mamy czynić w zgodzie z wolą bożą, trzeba tę wolę bożą odkrywać. Rozczytywać w swoim życiu, a tego nie da się inaczej zrobić, jak tylko na modlitwie, na kolanach, w takim bliskim kontakcie i bezpośrednim, codziennym kontakcie z Panem Bogiem. I tu zwracam uwagę na to, że Jezus, zauważmy, też był człowiekiem, który potrafił z aktywności zrezygnować. Moglibyśmy powiedzieć, te jego ręce zostawiały aktywność, aby Podjąć modlitwę. Ewangelie wskazują na to, jak Jezus był, można powiedzieć, zajęty, jak był pochłonięty służbą człowiekowi, działaniem, czynieniem, ale znajdował czas na modlitwę. Zawieszał tę aktywność, aby na modlitwie odkrywać wolę, wolę Ojca. To dla nas ogromne zadanie w takich czasach, w których właśnie być może jesteśmy nadaktywni. Kiedy tylko w działaniu pokładamy ufność, widzimy tylko w działaniu jakiś sposób na przemianę świata. Modlitwa też jest czynem, też jest działaniem. I znowu, kiedy mówimy o tym w sytuacji. Epidemii, kiedy jesteśmy e, uziemieni, e, kiedy mamy być może więcej czasu, drodzy Państwo, e, wypełnijmy ten czas modlitwą, bo to jest działanie, to też jest czyn, który może e, realnie, prawdziwie e, zmieniać świat. I na koniec. E, Chciałbym jeszcze przy okazji tego wątku czynienia woli Ojca, podzielić się takim doświadczeniem, czy to rozmów z ludźmi, czy, czy posługi w konfesjonale, bardzo sobie cenię i podziwiam tych ludzi, którzy potrafią powiedzieć, proszę księdza, wyrzucam sobie to, że pełnię własną wolę, że nie. Czynię tego, co Pan Bóg ode mnie chce, że nie spełniam Jego woli, że szukam własnych rozwiązań. Dla mnie to jest znak, że ten człowiek e, słaby, grzeszny naprawdę e, żyje w zażyłości z Panem. Jeśli pyta o to, co jest e, wolą Boga w jego życiu, co ma czynić, aby tę wolę spełniać. I wreszcie, drodzy Państwo, e, może rzecz y, ostatnia dzisiaj, y, ale w sytuacji, w której się znaleźliśmy, myślę, bardzo istotna. Zauważmy, jeśli spojrzymy na y, dłonie Jezusa Chrystusa, to był taki moment w jego życiu, najbardziej trudny, krytyczny, kiedy ręce naszego zbawiciela zostały unieruchomione przybite do krzyża ten który działał który czynił który błogosławił który uzdrawiał który wskrzeszał który rozmnażał chleb teraz nie może czynić nic jego dłonie jego stopy dodajmy są unieruchomione jest Przygwożdżony do krzyża nie może nic już więcej uczynić. Warto w Wielkim Poście na to zwrócić uwagę, że jest taki moment w życiu Jezusa, w którym on już nie może działać w taki sposób, jak robił to dotychczas. Jego unieruchomienie zawiesza jego aktywność. Tę dotychczasową, ale to nie znaczy, że wtedy nic się nie dzieje. Zauważmy, że właśnie wtedy, kiedy Jezus nie mógł nic czynić, uczynił najwięcej zbawił świat. Kiedy przyjął krzyż, kiedy przyjął to unieruchomienie, kiedy oddał siebie w pełni, totalnie, do końca, panu Bogu, on zbawił świat. Mówię o tym dlatego, że myślę, każdy z nas w życiu doświadcza takich sytuacji unieruchomienia, zakleszczenia, niemożliwości działania. Kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi nieraz śmiertelna choroba i nic nie da się zrobić, człowiek już nie ma ruchu. Kiedy zdarzają się sytuacje w naszych rodzinach, moglibyśmy powiedzieć, których już nic nie. Zrobić się nie da. Czyny, nie ma czynów, które by cokolwiek mogły zmienić. E, czujemy się wtedy unieruchomieni, przygwożeni. Możemy śmiało mówić, że to jest sytuacja krzyża i tak bardzo często ją odbieramy. I e, w takiej sytuacji pozostaje nam, i to jest. E, Piękno chrześcijaństwa, ale, jego, ale także jego wyjątkowość, w takiej sytuacji unieruchomienia, zakleszczenia się rzeczywistości w naszym życiu, pozostaje oddanie tego wszystkiemu Bogu, uczynienie z tego doświadczenia właśnie ofiary, właśnie krzyża oddania tego Panu Bogu. Wtedy, kiedy nie możemy nic uczynić, oddanie całej tej sytuacji Panu Bogu też jest. Jakąś formą działania. Jezus nic nie czyniąc, będąc przygwożdżonym do krzyża, zbawił świat. Można powiedzieć, że w jakiś sposób unieruchomiła, e, zakleszczyła nas ta sytuacja koronawirusa, wobec, wielu zna, wobec której wielu z nas może się czuć po prostu bezradnymi. Możemy się czuć bezsilnymi. Tak jak wspomniałem, może to być inna choroba, może to być inne wydarzenie losowe. E, wtedy rzeczywiście pozostaje to, co uczynił Jezus na krzyżu: oddanie siebie, swojego cierpienia, swojej niemożności Panu Bogu. E, uczynienie z tego doświadczenia życia ofiary, uczynienie z tego ofiary krzyża. Pewnej, pewnego ciężaru, który trzeba przenieść w miłości i ofiarować go Bogu. Drodzy Państwo, może tyle na dziś, jeśli chodzi o to nasze spojrzenie w wierze na czyny Jezusa Chrystusa na jego dłonie. Ceńmy sobie to, że możemy pracować. Może to doświadczenie, które przeżywamy, niemożności, te prace, kiedy ona wróci, na powrót uczyni bardziej sensowną, wartościową. Błogosławmy rzeczywistość, nie obrażajmy się na nią, jakakolwiek by ona nie była. Wychodźmy do tej rzeczywistości ludzkiej, międzyludzkiej, indywidualnej, rodzinnej, społecznej. Można powiedzieć globalnej z błogosławieństwem. To jest nasza rola chrześcijan, abyśmy ten świat błogosławili, abyśmy e, czule pochylali się nad tym światem. Niech nasze dłonie będą e, dłońmi odsłaniającymi czułość. Pana Boga, wobec tych najbliższych nam ludzi, wobec męża, żony, dziecka, babci, dziadka, teściowej, synowej, w tych wszystkich rodzinnych powiązaniach, ale i także szerzej, bądźmy w tym naśladowcami czułych dłoni Jezusa Chrystusa. Niech nasze dłonie skłaniają składają się jak najczęściej do modlitwy, abyśmy tymi dłońmi czynili. Wolę Ojca. Módlmy się, abyśmy wiedzieli, co w danej sytuacji należy zrobić. I wreszcie, kiedy przychodzi moment zakleszczenia, jak to powiedziałem, rzeczywistości, pewnej niemożności, moment krzyża, oddajmy siebie Panu Bogu, tak jak uczynił to Jezus Chrystus. Takie były Dłonie naszego Zbawiciela. Takie były jego czyny. Oczywiście o tym można by było mówić więcej, ale czas na to nie pozwala. Może warto, zachęcam do tego, sięgnąć do Ewangelii i przeczytać ją no, pod tym kątem, o którym tutaj mówiliśmy zobaczyć, jak Jezus działał, jakie były jego czyny, jakie były jego działania, jak odnosił się do ludzi, jak ludzie to odbierali. To wielka dla nas wskazówka, bo my, chrześcijanie, nasze dłonie, moglibyśmy powiedzieć, dla świata dzisiaj są dłońmi Pana Boga. My objawiamy Boga w tym świecie, tak jak najpełniej oczywiście objawił Go swoimi czynami Jezus Chrystus.